I witamy was w Rap Kanciapie. Dzisiaj będziemy mieli tutaj jako gości pionierów polskiego hip-hopu z Kielc. No spokojnie można tak powiedzieć, to już 11-12 lat? Tak, ostatnio gościem był nas Rysiu. Rysiu 10 lat na scenie niedawno wchodził, a ci jest sobie. Kto to jest? Nie wiem, ale nie ma co mówić, myślę, że się domyślacie. Na pewno teledysk będzie podpowiedzią dla was, ale za moment, bo nareszcie nadszedł ten moment, kiedy ten oto przedmiot, to cacko, zostanie przyznane jego właścicielowi. My już dzwoniliśmy do właściciela, dowiedzieliśmy się, że ma 1,90 m, także sobie na tym rowerku nie pojeździ, ale powiedział, że go na ścianę sobie zrobi. No właśnie, bo tu trzeba go dokręcić, jeszcze tu właśnie na przykład jest niedokręcona rurka, ale tu każdy sobie dopasuje do swojej wysokości siodełko. Słuchajcie, to jest ta rozprawka, trzeba było przysłać rozprawkę na temat, czy polski hip-hop skorzysta, czy straci na wejściu do Unii Europejskiej. No i tutaj Łukasz Stankiewicz, niejaki, z warmińsko-mazurskiego, z Kamińska, wygrał rowerek, napisał bardzo fajną rozprawkę, która... Cytat. No na przykład... W dawnych czasach piraci terroryzowali morze i oceany. Dzisiaj jest tak samo, tyle że teraz terroryzują rynek muzyczny. No to piękne. Piękna metafora, porównanie. Więcej tu takich, ale ogólnie stwierdza, że to dobrze, że weszliśmy, że będziemy grali więcej koncertów za granicą, raperzy u nas, poznamy się, featuringi, będzie można sprzedawać płyty na szerszym rynku. No wiadomo, też nam się tak wydaje. Na przykład raperzy z Kielc będą mogli sprzedawać płyty w Kentucky. Nie, Kentucky to nie jest. Kentucky nie. To nie Unia Europejska, no ale... w Lizbonie. A, czemu nie? Czemu nie? Także ten rowerek powędruje do Łukasza, a postaramy się wszystkich innych, którzy przysłali do nas tych rozprawek, naprawdę dużo nagradzać płytami czy jakimiś koszulkami, roześlemy to pocztą. Pewnie. A teraz już czas na naszą podpowiedź, myślę, co? Tak, ale Łukasz Stankiewicz, naprawdę serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. A teraz już czas na podpowiedź, teledysk pierwszy, CK Kielce, reprezentanci, zobaczcie. No i czas zaprosić tych, którzy tak naprawdę zaczynali to w Kielcach na początku 90-tych lat. Na początku lat 90. Niektórzy tańczyli wtedy. Zapraszamy Fałę T.O. Radził Pędzik. Pędzik, wysoki chłopak, brury od razu przygrzmocił. Dobry wieczór Państwu! Siema, witamy w imieniu telewidzów, bo wiadomo, bardzo miło. Zapraszamy na kanapę. Na kanapkę pana miejsca jest tam, milordzie. O, tak od razu. Właśnie, powiedz jak to było na początku, bo z tego co pamiętam, to ty chyba na początku nie rapowałeś, tylko twoja pasja z hip-hopem się zaczęła jako taniec, nie? Elektro, o ile pamiętam. Elektro. No ja do hip-hopu wszedłem od strony właśnie tańca, tańczyłem u świętej pamięci Piotrka Nowaka, czyli Wembley'a. Na początku, nie wiem, 95 roku po prostu zainteresowałem się tym, bardzo się tym zajerałem. No i zacząłem po prostu tańczyć. No, potem poznałem chłopaków ze Wzgórza. Radka, nie, tego nie, szaleńca. Nie. Radek, bo ty w sumie byłeś pierw we Wzgórzu, nie? Ty byłeś równoprawnym członkiem Wzgórza, a potem odszedłeś od Wzgórza, żeby założyć weto, to tak było? Nie, no co ty, no proszę cię. Nie tak, że odszedłem od Wzgórza, żeby założyć weto. Słuchaj, weto powstało w ogóle, fałę to po pierwsze. Fałę to. To jest raz. Powstało w ogóle całkiem w ogóle spontanicznie i w ogóle, wiesz, nagle. Ale ty nie zaczynałeś od żadnych breakowych akcji, tylko od razu od rapu? Kiedyś było... Ale Radek bary kręci. Tak, próbowałem się starać, wiesz, u kolegów w dużym pokoju. Wszyscy kręcą bary od nas w ogóle. W dużym pokoju kolegów, rozumiesz, że wolacy nie mi wychodziło. No. Ale na początku, jak robiłeś to Wzgórzem, czy najpierw zaczynałeś sam, w ogóle powiedz, jak się zaczęło to od twojej strony? Wiesz co, zaczęło się to w ten sposób, że mieszkaliśmy z Wojtasem na jednej ulicy i wiesz... Robiliśmy tą muzykę, taka fajna, wiesz, czarnogórzy śpiewają, fajnie jest. Ale wtedy zajarani jeszcze amerykańskim rapem. No oczywiście, to jak DMC, Beastie Boys, Fat Boys, LL Cool J, wiesz, to było wtedy. I wiesz, mieliśmy takie marzenia, nie, jak to się mówi, wiesz, takie, no, młodzieżowe. Pamiętam, fajnie, była taka historia podobno, że, no wiadomo, nie wszyscy mieli kablówkę, do dzisiaj nie wszyscy mają kablówkę, nie? No wtedy jeszcze osób... satelity. No właśnie, wtedy satelity jeszcze mniej osób miało, niż teraz ma kablówkę i podobno byście mieli taką miejscóweczkę, przychodziliście z pilotem i sobie włączyliście w sklepie telewizor, nastawialiście na kanał. A skąd to wiesz? Rapowy. Panie, no czytało się trochę tych wywiadów z wami, nie? To już tak uczciło mi. Gdzieś się? On ma swój wywiad. Mam swoich. Ale było tak? Było tak? Znaczy nie, tak było dokładnie. Na ulicy Sienkiewicza w Kielcach, na głównej ulicy, był duży sklep, gdzie był wielki w ogóle... Wielka wystawa z dużą szybą i ogromny telewizor. Filmy.
VIP. I nasz kolega Fasty miał pilota identycznego, pasowało. Oglądaliśmy ją napsy pierwszy wtedy. W podobny sposób zresztą ja słyszałem, że w ogóle właśnie jeszcze starsi chłopaki z Kielc, którzy w ogóle breaka wprowadzili w Kielce, w ogóle zaczęli tą całą zajawkę rozkręcać. Pierwsze klipy właśnie Rocksteady Crew właśnie tak w ogóle zobaczyli, taką zajawkę tak samo złapali. No właśnie, bo już Kielce Baton, już Peter, to właśnie silny ośrodek breaka, nie? W sumie wiesz, kilka takich miast, Włocławek, właśnie Kielce, które od dawnych czasów to się u was kręciło w jakichś domach kultury, jak to wyglądało? Młodzieżowe. Jak to w ogóle trafiło? Młodzieżowe właśnie, ale czy to trafiło od strony jakby bardziej dyskotekowej, czy właśnie tak jak mówisz już z teledyskami i wiesz, czuć było w tym zajawkę taką hip-hopową? Czy mogę ja powiedzieć? A ja mógłbym? Ja też mógł, dobra. Ja pamiętam jeszcze dawno, dawno temu, chłopaki tam czyli próbowali, wiesz, jakąś tam żmilkę walną, czy coś tam, jakieś gdzieś to się tam gdzieś złama. Tarzanie. I tak, lekkiego tarzanego. To było bardzo dawno temu i tańczyli do takiej muzyki, rozumiesz, wiesz, ten Gniazd Beverly Hills. No, na przykład. Tom, 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 tom. Dokładnie. Tom, 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 tom. A powiedz, jak to było z tym wujkiem Leroyem, nie? Co on tam, wujek Leroy? Panku, jak to było z wujkiem Leroyem? Ja wujka Leroya nie znam osobiście ani nic, także po prostu nie wypowiadam się na temat, na który po prostu ani nie mam pojęcia, ani nie znam osobiście, ani nie wiem. Mhm. A wiesz, w sumie jesteś z tego samego miasta, to może zapytamy Radek ma kontakt. Ja poznałeś go jakoś? Tak, oczywiście, że poznałem. Poznałem Piotrka Marsa, Leroya. I wiesz, okej. Ty, poczekaj, zaraz pogadam jeszcze o tym, bo będziemy mieć resztę ekipy, co resztę ekipy, to na pewno oni już go pamiętają. Zróbmy teraz małą bo ja poznałem go z Wojtasem, moim kolegą. Ty go poznałeś z Wojtasem? Tak, z Wojtasem i ze Zajką. Przyszliśmy do niego do domu. Wjechaliśmy. Wilma! Słuchaj, bo ty grasz rapa, wiesz, bo myśmy widzieli na dwójce. No powiedz nam, jak to się robi. I wykłady, lekcje normalnie. Tak, oczywiście. Dobra, zróbmy teraz przerwę na teledysk. Może zobaczymy sobie teledysk Veto, co? Bo ten teledysk taki. No pójdź się, kontrowersyjny. W końcu Veto. My w swoim programie spuszczaliśmy, nie wiem, czy śledzisz, ale wiesz. No nie, no sorry. Nasze programy to jest taka oddzielna wysepka, wiesz. Tam... Nie, no ja ostatnio śledzę tylko Słoneczny Fator. Widać te okulary. Widać ją, paleniznę też chyba. No dobra, to zobaczmy sobie teledysk Veto, którego nie można było często zobaczyć, bo to taki kontrowersyjny temat, kawałka, prawda? Tak. Nie spodziewałeś się, że jak wybierasz taki kawałek na singiel, to że, wiesz, może coś, kurczę, nie zaskoczyć? Ja ci powiem, dopiero mi się niedawno oczy otworzyły. To był w ogóle niekomercyjny ruch. Prawdę mówię. Gdybyście zrobili klip do Zielonego Kamyka, to widzisz. No, gdybyśmy zrobili, ale widzisz, ja wtedy byłem twardo uparty, bo chciałem, wiesz, chcieliśmy z Pękiem zrobić do, wiesz, do Ten Świat na trzeźwo i tak dalej. Rozumiem. No, ale, wiesz, nie liczyłem się z tym, że to nie przejdzie. Dobra, to teraz na trzeźwo, czy nie na trzeźwo, weźmiemy sobie ten teledysk i zaraz wracamy. Zapraszamy. No, to myślę, że już nadszedł odpowiedni czas, żeby zawołać tutaj resztę ekipy. Resztę kieleckiej ekipy, CH Kielce, Agiero, Wojtas, Porikson, z góry Apaczy. Witamy serdecznie w imieniu prawie widzów. W pełnym składzie. Witam. Cześć, Jaduś. Jest to moje. Oh my dogs. Oh my... Tak, siadajmy. Was to na fotelik. O, fotel, Boriksonowi przypadł. To teraz możemy ponawiać o starych czasach. O, bo właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o Leroyu i Pędzik to mówił, że on tak w ogóle nie poznał Leroya, no Radzio to mówi, że poznał, a jakie są wasze, wiesz, wspomnienia z tym pacjentem? Czy można powiedzieć tak, że on ojcem kieleckiego hip-hopu jest, albo niektórzy mówią, że polskiego nawet, nie? Bo był pierwszy w sumie. Jak to tam z tym jest według was? Nie wiem, jak to można nazwać. Ja podobnie jak Radoskór poznaliśmy go ten szalony wieczór, co wbiliśmy się do niego na chatę i tam... Szeroko było. Zapoznaliśmy się z nim, pożyczył nam dużo płyt, także w sumie... Nie, no, z jednej strony można tak powiedzieć, ponieważ on był jakby pierwszy, nie? Najwięcej miał płyt z nas, najbardziej się... Pierwszy się jarał tym wszystkim, nie? Tak jakby na mnie przynajmniej to tak naprawdę chłopaki wprowadzili, Wojtas, Radoskór, Zajka i Leroy nie wprowadzili się. No słuchaj, ale słyszałem, że kasa jeszcze, nie? Że kasa też, oczywiście. Że też siedział w elektro, w breku i radio, miał jakąś audycję podobno. No, tylko kasa robił sobie tam jakoś, wiesz, po swojemu to inaczej zawsze, jak to, nie wiem.
Świrował te swoje wariacje. Swoje, no, dokładnie. Podcast no, coś tam. Ale pamiętam, że nagrywaliśmy jakieś część kawałków na płycie Centrum, chociaż na płycie Centrum, które w ogóle nie weszły potem na ten, u Kasy w ogóle w domu. Mhm. On miał komputer, tam jakiś stereo, my wtedy nie mieliśmy, robił muzykę i pomagał nam robić, nie? Ale potem coś tam nie wyszło i nagraliśmy to gdzie indziej. Ale wiem, że była taka akcja, że nagrywaliśmy u Kasy to, nie? Słuchaj, ja jeszcze pamiętam, że taką historię ktoś mi kiedyś opowiadał, menadżer Leroya, mówił, że kiedyś przyjechał do Kielc robić teledysk właśnie Leroyowi i wziął ciebie jako tego, który ma organizować mu statystyk do teledysku. I co, i przekręcił go na chwilę? I powiedział, że on się wrócił ze swoją dziewczyną i w nowych butach. No tak, nie no, dostałem jakieś tam pieniądze. No to mówi, jak chcecie, żebym wam zorganizował ludzi, no to musicie mi dać parę złotych, nie? Akurat buciwa nie miałem, bo ja to z biednej rodziny ogólnie pochodzę, nie? Wie co, nie miałem pieniędzy, od rodziców nie dostawałem, miałem porwane buty, więc mówię, chłopaki przyjechali tam z BMG, czy skąd? Mówię, kopnijcie na buty, chłopaki, nie? To wam polatam po ten. No i kopsnęli, przyszedłem. Ale akurat źle nie trafiłeś, bo on też najuczciwszy nie jest. Odnośnie tam tego pacjenta są inne historie. No. Także. Dobra, ale powiedzcie, chłopaki, bo wyście wtedy no, byli takim jednym z pierwszych zespołów, który SP Rekord wydał płytę i pamiętam, że w tamtych czasach, kurde, nakłady w ogóle sprzedaży... 250 tysięcy, 300 tysięcy. Nie, to było tak naprawdę, bo legendy krążą na temat tego, ile się wtedy sprzedało. Z tego, wiesz, z tego co wiem, to było ponad 100 tysięcy. Czy z tego co ja wiem, to zaksięgowane było ponad 70 tysięcy. Jak sądzicie, dlaczego wtedy, kiedy tak naprawdę... 120. Kiedy tak naprawdę to się wszystko rodziło i nie było tak popularne, jak teraz się sprzedawało takie nakłady, a teraz się sprzedaje zupełnie inne nakłady. Czy to jest przez piractwo, czy przez coś, myślicie, że... Na pewno też przez piractwo i te, takie rzeczy, ale wtedy nie było tylu zespołów, nie? I nie było takiej konkurencji. To były pierwsze w ogóle takie zespoły, które jak my, jak Kaliber, jak Leroy, które wydawały płyty i naprawdę dużo tych płyt sprzedawało się. Było zapotrzebowanie, wtedy był taki hałas, nie? Że nagle jest rap. Wszyscy mówią, o kurde, jest rap, nie? Słuchamy rapu. Dajmy się Milordowi wypowiedzieć, on to był pierwszy. No, dziękuję, dziękuję. Ja płytę zmienię płytę, Milord mów. Tak? Nie, no nie, ja uważam, że piractwo, wiesz, było i będzie i to, wiesz, to jest koniec, no nie? Wiesz, to jest tylko spowodowane tym, że są zbyt drogie po prostu te płyty, no nie? Co, przepraszam cię bardzo, ale jeżeli ja mam iść do, wiesz, do sklepu i zapłacić 50 czy 60 zł za płytę, no to nie, no, w litości, proszę pana. Normalne, no, ale też chyba jeszcze, bo wtedy też było piractwo, przecież wtedy jak tak, kupowałem swoje pierwsze kasety, to ze stolików. Ale słuchaj, jak ja kupowałem przecież te na Woli, pamiętam, w przejściach podziemnych były te stoliki z kasetami, ja stamtąd brałem swoje pierwsze, ja wiesz. Tak samo, a wcześniej to był taki sklep, w którym przegrywałem sobie płyty, wiesz, przychodziłeś, płaciłeś jakiś hajs i ci przegrywali płytę Beastie Boys, czy tam, wiesz, no, czy coś takiego. No, to jest normalna rzecz, no. No tak kiedyś było, no już nasi telewidzowie pewnie nie wszyscy pamiętają takie czasy. Ale tak było. To były piękny czas. Piękny. A powiedz, jak kiedy doszło tak, że się rozdzieliliście jakby na ekipy? Znaczy tak, tak naprawdę to my cały czas byliśmy jedną wielką ekipą. Jak było Wzgórze Apache, to zawsze był Pęku, zawsze byłem ja, zawsze byli wszyscy. I to podzieliło się, nie podzieliliśmy się ekipami, że nagle tam rozdzieliliśmy się i my się kolegujemy tylko z Wojtkiem się koleguje, a Radek tam z Pękiem sobie ten. Po prostu tak wyszło i to trudno to... Dlaczego tak zawsze jest? Robiliśmy wspólne kawałki. Wspólne kawałki także... i nie ma czegoś takiego, że tam... Nas tam nie dzieliło. Ale wiecie co, no... dzisiaj jesteśmy tutaj bez jednego członka tej grupy waszej, nie? I nie ma tutaj z nami Zajki. No i jak zapraszaliśmy, to powiedzieliście, że nie chcielibyście tutaj z nim siedzieć teraz, nie? Czyli jednak z tej wielkiej rodziny nastąpiły wyłamki. Nie, no tak, no jak to jakieś tam rzeczy się podziały różne. To są bardziej takie prywatne rzeczy, o których byśmy nie chcieli rozmawiać, wiesz, to dotyczą tylko nas te sprawy i to są nasze sprawy, nie? No ale to zapytajmy inaczej, czy w takim razie, czy nie wiem, czy on jeszcze nagrywa, albo czy... Tak, nagrywa. Ja z tego, co ja słyszałem, to on tam nagrywa, ma jakąś formację jakąś swoją z jakąś koleżką, z Igorem bodajże. Ten skład ich się nazywa Patent. Mhm. Tak? Patent. Słyszałeś? Nie. No, to ci na mówię. Na patencie? No, że na patencie i słyszałem, że robią płytę dla SP Records. A to też słyszałem. Czyli back to the old school. Tak. No ale czemu się... No nie, tak, to zaraz go myśleliście. Radek. Było kiedyś tak mówione, nie, że Sławek Pietrzak powiedział, że on już nie będzie hip-hopowców wydawał, czy coś takiego, nie? Wy chyba też kiedyś chcieliście do niego wrócić jakoś, czy coś? Czy... Nie, my chcieliśmy odejść, ale on nie bardzo chciał, żebyśmy odeszli, ale potem... Jak już odeszliście, to już... Jak żeśmy odeszli, to już już nie chciał nas. I my w ogóle nie chcieliśmy do niego wracać, nigdy. Ale nie wiem, dlaczego Michał postanowił powrócić. To był jego pomysł. To był jakiś jego pomysł. Mhm. Nie, was zapytam teraz o wydawców, bo w sumie też jako Veto i Wzgórze zaliczyliście tych trochę wydawców, nie wiem, od początku naszego rapowego show biznesu. Trochę.
No, sos ze trzech, no, czterech było, nie? Myśmy zaliczyli z Pańkiem na przykład, no teraz jest, to jest nasza druga firma fotograficzna. Aha, druga, no, czyli... moja. Ale Borisiu, to zaliczyłeś kilku, to... No tak, no, ja się cały czas rozwijam. Chyba Udelicia tylko nie wydawa. No ale kto wie, może wydam kiedyś, wiesz. Oj, tam list wisi, wiesz. No wiem właśnie. Jak się znajdziesz? Borisiu zostawił list gończy na Delisia, nagroda 100 zł. No. Tutaj też był jakiś. Tutaj jest tak, tu jest specjalny list od Marcina. Poczekaj, od Marcina, to na później zostawimy, na później. Tak, teraz dobrze. Musimy zrobić znowu przerwę, bo to wiesz, telewizja, program, wejście. Jaki teledysk byśmy zobaczyli? Narastanie emocji, spadanie emocji. Nie wiem, co proponujecie chłopaki? To jest zachodniego, to jest zachodniego, bo... Tak. Może to już wam powiem, że było na początku, jak was jeszcze tu nie było. Teraz może coś zachodniego. No co macie fajnego z nowości? A z nowości byście... A na przykład, chyba że z Old Schoolu. Albo jakiś na przykład Kanye West, a z Old Schoolu możemy, no nie wiem, jakiś Slick Rick, albo kurde... O, na przykład Slick Rick. A może jakiegoś NASA, Love One? O, Nasik na ostatnio lat, ten nowy kawałek też, kurde, z nowej płyty, Nasik to śmiga co i raz. Z nowej płyty NASA to nie wszedł na rotację tutaj do nas klip, niestety. To może ten z najnowszej płyty, której jeszcze nie ma NASA. A to jest hardko, zobaczymy. Gdzieś tutaj coś upchniemy, nie ma co dyskutować o tym, ale chciałbym tylko, żebyśmy po tym teledysku już zobaczyli jakiś pierwszy kawałek. Nie wiem, czy to wy chłopaki zagracie, czy coś. Na żywca. Rozkręcili to trochę atmosferkę. No i chcielibyśmy, żeby bary pokręcili, nie? Tutaj mamy dywan miękki. Radoskór i pęku. Prąd, coś. A Borikson nie ten? Nie. Nie. Co? Ale ja tylko wiem jeden. Pamiętam, ja jestem został zrobić jeden. Pamiętam, jak kiedyś był koncert. Jest najlepszy. To potem. Na razie teledysk. Występów rapu na żywo w Rap Kanciapie. Najpierw VETO, Radio PSF. Zagrają mix dwóch utworów. Jedziecie chłopaki, jedziemy z bitem. Zostaw skalę i wyspy Bali. Najnowsze kolekcje. Dałeś będzie. Ty weź się w końcu pozbądź pętej frustracji. Ona zero da ci, szarganym nerwem płaci. Rozdziela nawet braci. Ucisz ją, wycisz zaci. Wśród drogich ci postaci staci małolaci. Wietrz na podwórkach, frustracja złego córka. Na placach, klatkach, górkach. Niespodziewana, z dobrego barana chcę zrobić. W myślach pobić, niech nie wychodzi z nas. Oraz naszych was, kolejny już raz. Ziołkami wraz, staniemy jej naprzeciw. Nastrój w peci, zapalny punkt nieci. Nie z nas kije dzieci. PSF przez bit o tym leci. Nie daj się zbędnej frustracji, nie pustej deklaracji. Chcę naprzód bez, każdy pnie. Słowatne, to jest Radek PSF 2004 VETO mania. Dzieciak, drugie życia tchnienie. Do trzech razy sztuka. A tu przy barze pijąc dzieci koszarze. Zaawansowani, że tak się wyrażę. Starze, pokażę wrażeń. Nie monet, nie hajców kolekcjoner. Radek Zdorniowy miliony. Osób cały świat dziś stoi otworem. Dziś wieczorem mów tam i Boniek razem z Pękolem. Uliczka w Barcelonie. Gramy wabank w ataku, nie w obronie. Cała siła w mikrofonie tkwi. Cała sala w górę dłonie i żal się tli. Mowa o gibonie, ziomali gronie. Patrz jak hajs dzwonie. Nieuniknione, wszystko się zaczęło w skonie. On nagrywek z Borisonem po koncert. No nie, ta czas czuję, dziś podpiję do niej. Bo jutro będzie dawno po sezonie. Nie widzicie, że życie to jedna chwila. Do chuja wentyla balet, to moja pasja. Pierdolę bilans, kiedy jest okazja. Wtedy dopiero to ponosi mnie fantazja. 2004 VETO Radio Skór. Prosto z Tropikalnej Wyspy w Bali. Niedługo na żywo, czekaj. Bardzo fajny kawałek, ale szczególnie powiem, że podoba mi się bicik. To ktoś tam od was z miasta, czy korzystaliście z jakiejś renomowanej marki? Bit bierzemy od Kamisona, którego też serdecznie pozdrawiamy, Kamila. Bardzo dobry bity chłopak robi, młody, zajebisty klient. Z Wojska Polskiego, także już ma... To chyba jedna ulica jest taka główna rebą, nie? Jest skazany na sukces, jest z Wojska Polskiego. A powiedz wam więcej tam jeszcze, słuchaj, bitu pan zrobił na płytę? Kamil i jego brat świętej pamięci, no nie? Młodszy Oskar. Który zmarł no niestety w Nowy Rok. Są, prawdę mówiąc, w 90% producentami tej płyty. Uh-huh. I wielki szacunek. Szkoda, że taka smutna sprawa z tym jednym z braci, że ten, ale ten drugi to ma chyba potencjał, że on, wiesz, na czym robi te bity? Na jakieś to sample, czy to gra na czymś? Nie, on gra.
Znaczy, słuchaj, gra korzysta, wiesz, słuchaj, z tego co ja pamiętam, to robił to na zwykłym jakimś programie, bodajże, jak się nazywa, wiesz, Fruity Loops i nie wiem, Magix czy coś, w tym rodzaju, wiesz, ja się na tym nie znam, bo ja nie jestem, kurwa, komputerowy. No bo ty też świat komputerów. No ale wiesz, ale robił to, wiesz, a poza tym, wiesz, słuchaj, gra na instrumentach, no nie? W większości to wszystko są, wiesz, jego aranże. A łeb? A wy też korzystacie jako z Kamilka? Bitów, czy na dopiero płycie, ty... Na mojej płycie Kamil intro zrobił. Na płycie, która teraz się ukaże. Bardzo dobrze, właśnie, bo tutaj cały czas teraz rozmawialiśmy o płycie, która już wyszła. To stoi tutaj na stole, FWTO, a tu chłopaki wdajecie swoje kolejne projekty, których jeszcze w tej chwili nie mamy w ręku, ale właśnie może po kolei byście powiedzieli kilka słów. Kiedy twoja płyta, Wojtas? I co na niej będzie? Co na niej będzie? No więc moja nowa płyta pojawi się niebawem, jakieś 2 tygodnie. Powinna już być w sklepach. Mhm. W tym momencie kręcimy teledysk promujący płytę. No co mogę powiedzieć o płycie? Do tego kawałka, które dzisiaj może tutaj usłyszymy jeszcze, tak? Tak, no tak, będzie ten kawałek grany. No i co mogę powiedzieć o płycie? Jest dużo producentów na płycie. Mhm. Dostałem bity od Waca, od IGS-a, od Jajonasza, od Taba. Czyli też takich bardziej Volta, uznanych już producentów. Tak, od Eleja z White House'u, od Ostrego. No jest sporo różnych bitów ciekawych, które wybrałem. Poziomu. Oprócz tego zaprosiłem gości, wiadomo, gości z Kielc, czyli Marcina, Tomka, Radę, Gracjana, chłopaków z Kielc. Oprócz tego pozdrowienia dla Gracjana, dla Gracjana, pozdrówka Gracjana. Dla kolegów Gracjana. I oprócz tego jeszcze zaprosiłem Daba z Gutkiem do jednego nagrania. Rychu z SL-u oczywiście jest i jest oczywiście Fusznik. I to jest 13 nagrań. Czyli za jakieś 2 tygodnie. Premiera. A ty, Worek, się... Ja powoli sobie skrobę swoją płytkę. Nagrywam ją w podpisie. U Kameja, tak? Tak, podpisałem kontrakt na 2 płyty z Maćkiem i nagrywam pierwszą płytę. Mam nadzieję, że ta płyta ukaże się w tym roku. Większość płyty już mam nagrane. W ogóle zero praktycznie gości nie zaprosiłem na tą płytę. Doria, a ja to mam na ciebie pytanie, powiedz, będziesz kontynuował, no bo wiadomo, tutaj się zebraliśmy w takim oldschoolowym składzie, nie? Oldschool, ale ty jakby wyraźnie tam odbiłeś, wiesz, z takiego stylu i tam... Pojechałeś w bans, wiesz, sobie ja tam, nie, powiedz, tak. Czy następna płyta właśnie, bo niektórzy... Jaka będzie? Nie, właśnie nie, wiesz. Bo na przykład pamiętasz Onar, nie? No. Był tutaj ostatnio w Rap Kanciapie. No. Pamiętasz, wcześniej miał takie plany właśnie, ten, ale jakby zupełnie w inną stronę teraz... Więc ja mówię tak, ja tam nie odbijam od tego stylu czy tamtego. Akurat teraz robię płytę na pewno, która nie będzie wyglądała tak jak hardkorowa komercja. Będzie ta płyta wyglądała tak jak moje płyty do tej pory, które robiłem, czyli kolejna część i mam 5 gram. I to będzie jakby kontynuacja tego. A czy będzie hardkorowa komercja na następną płytę, to nie wiadomo, co mi wcieli do głowy, bo nagle mogę zrobić taką płytę, jakby będę miał na to ochotę i nie będę nikogo się o to pytał, o pozwolenie, czy coś takiego, czy martwił się, jak to... Wiesz, ale nie zapraszasz żadnych gości. Nie, tak? Na płytę nie zapraszam żadnych gości spoza Kielc. Zapraszam tylko Kielczan, moich ziomów szalonych, Wojtasa, Radzia chciałbym zaprosić, ale nie wiem, czy on się zgodzi, bo... No zlituj się, Pęku, Baletudo, chłopaki z LWWL, wszyscy, Projekt Hamas, Vendetta, wszyscy. Czyli kieleckie organizacje. Tak. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla wszystkich. I nagrywam sobie powoli taką płytę. Ja chciałem jeszcze, Wojtas, zapytać ciebie, bo kiedyś pamiętam, jak to było, znowu jakby wracamy trochę w czasie. Felix mi mówił, że w sumie został DJ-em i zaczął to wszystko robić w pewnym sensie dzięki tobie. Może powiesz, jak to było, bo w ogóle Felix na początku był waszym DJ-em, nie? DJ Bambus nie był pierwszy? Nie, bo nie Bambus, tylko... Powiedz, jak to było? On coś mi opowiadał, kiedyś jakiś sermon, brał, pakował gramofony, wyskakiwał przez okno. Tak, on miał tam jakieś swoje patenty, że wrzucał na Artura, gramofon Artura, kisiel, żeby mu płyta łapała poślizg, nie? Takie patenty. No i musiałem chłopakowi powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim. Pojechaliśmy do Niemiec, kupiliśmy jakieś podróbki techniczne. A ty wtedy miksowałeś też? Bawisz się? Tak, ja się tym zajmowałem. Takie dorywcze zajęcie. Dorywcze zajęcie, tak, dokładnie. No niestety teraz nie mam sprzętu, ale niedługo może kupię, więc dalej zacznę grać sobie z płytek. No właśnie, też pytałem o DJ Hansa, nie? Bo on kiedyś, to już co prawda było po Felixie, ale on też był, tak można powiedzieć, w składzie tak, Wzgórza, tak, nie? Dokładnie. On też miał jakąś ciekawą historię, tam słyszałem Legia Cudzoziemska czy coś tam. Bardzo ciekawe. Ogólnie pozdrawiamy Marcina bardzo. Pozdrawiamy Marcina. Za współpracę, fajnie się grał razem. Dobry z niego żołnierz. Tak. Dobry człowiek, nie mamy tamtego. Nasze drogi akurat się rozeszły, on tam produkuje. Z jakiejś rzeczy z Karasem, z takim koleżką od nas z Kielc.
Więc myślę, on tam się w swoją stronę sobie idzie. Gdzieś tam był w Legii, nie przyjęli go, bo to tam przecież wielkie chłopy muszą być w tej Legii, nie? A Hans pojechał do Legii. No i wrócił jakoś szybko. Karabinu nie zdał. Tak, taka prawda. Sprzedał na bazarze i no. No właśnie, dużo jest takich ciekawych historii, nie? Bo jak już te 10 lat się wydarzyło... A powiedz jakąś historię związaną z waszą miejscówką, z Galą Wzgórzem Japacy. To chyba trochę tak jak... Cypress Hill. Radosław może najlepszą o tym historię opowiedzieć. Znaczy to już było nie żubl za logiem. To się wytnie, bo to reklama. To było tuż za rogiem mojego domu. Było takie wzgórze i tam było, sprzedawali pizzę, napoje i myśmy się tam spotykali po to, żeby wypić napoje. Rozumiem. No, ale nazywało się to miejsce nazywało się Wzgórze Apache. Wzgórze Apache. Apache od tego, że... Bo tam spotykali się, wiesz, tak. Ziomy. Czerwone lochy. Sama Bundesliga. I co, z nimi się tam zintegrowaliście jakoś? Nie. Przepędzili ich. My byliśmy młodym pokoleniem i tam wieczorami przychodziliśmy. Oni byli od rana, potem do południa. Druga zmiana. Byliśmy druga, trzecia zmiana. A powiedzcie, jak to tam, bo w sumie wy już macie żony, prawda? Znaczy, dzieci. Masz dzieci. No. Jak się z tym na przykład robi rap? Normalnie. Tak samo? Tak samo. Nie przeszkadza? Znaczy, mój dzieciak już 6 lat ma, więc... A nie trenujesz tam na raperkę i o coś? No, na skupie jakieś? Nie, na pewno. Ty, no ja na przykład ostatnio jak dzwoniłem do Wojtasa, dołączałem się sekretarka i tam jego malec normalnie rapuje jego singiel nowy, nie? No bo ogólnie no, jest tak, że dzieciaki tam łapią takie. Zresztą na twojej płycie chyba też był, nie? Tak, no bo to jest tak, że na przykład jak ja tam słucham muzyki ogólnie w domu, no to jest dzieciak przy tym i słyszy tego, co ja słucham i to i po prostu... A to dlatego trochę tak zmieniłeś ten... Palenie hajsu i tam już ten bał. Może jeszcze zjarę jakąś tłuszczynę tam. Jeszcze by ci dziecko potem twoją wypłatę zjarało, bo by tak usłyszało, że tata tak śpiewał. I hajs za koncert. No nie jest wykluczone, że zjaram jeszcze parę złotych, no ale zobaczymy, jak to będzie. A twój mały, jak taką muzykę? Podoba mu się generalnie hip-hop, słucha sobie? Tak, słucha hip-hopu, słucha polskiego, ma swojego brata ciotecznego, starszego 12-latka Olka. U niego słuchają razem płyt. Ja tam nie wnikam w co, bo to są jakieś tam, wiesz... Ich sprawy. Ich sprawy, dokładnie. No. Chłopaków sprawy. Dokładnie. No dobra, to co? Zaraz zobaczymy może chłopaków, jak zagrają. Tak, trzeba zobaczyć Boriksona i Wojtasa w akcji. Raperzy to nie tylko od gadania, tylko do mikrofonów ich trzeba podłączyć, tak? To może teledysk jakiś? Teledysk teraz czekam. O kurde. Czekam. Co nowego? Dokładnie. Spoko, żeby pojechać z tym teledyskiem. Dzisiaj wymyśli, czy nie wymyśli? Zaraz wymyślę coś. Dobra, to czekam i... Zobaczcie sobie, jak to kiedyś te teledyski wyglądały. Jak to... Młodzi i piękni byli. Dziękujemy. Chmurach dymu. Rap Kanciapa w waszych domach, w waszych telewizorach. Na żywo, Boria, Wojtas. Hałas. To jest jakiś nowy skład. Ćwaćwaraćwać, jak to się wymawia? Ćwaćwaraćwać, to jest skład, człowiek. Yo, słuchajcie, witamy wszystkich, Elbów w Łęcie, Ćwaćwaraćwać, to jest skład. Oraz Radoskur, Frutti, Dimache. Yo, patrz, ty, yo, bang, boom, BRX jest tu. Chcesz, to dam ci nowego tekstu, czyli rap. Kolejny z teksów, rap z Peweksu, a nie z Lumpeksu. Więc nie dziękuj, robię to za friko. Z moją kielecką agrokliką. Piccolo Coro do Lantoniano wymienka. Posłuchaj nas, to nasza piosenka. Bang, boom, boogie po raz drugi. Czy ktoś ma szlugi, czy ktoś ma długi? My mamy miasta, w nim szereg spełnień. To miasto płonie w nocy i we dnie. Dni powszednie, jak chleb zjadam. Rap składam, cały czas rap składam. Rap składam, cały czas rap składam. LWWL, Kielce, Wojtas, yo! Na początku lat 90. Kiedy jeszcze rządziły naturalne jointy. Przejąłem kasetę sąsiada z ulicy. Nawijali na niej biali nowojorczycy. To dotyczy rapu, pomyślałem, do chuja taka prosta muzyka. Jak zajebiście buja, jedna chwila, coś w stylu bakcyla. Muzyka klasycznie tłoczona na winyla. Tak, to jest to, pozytyw jak sport. Rocksteady, Curtis Blow, oldschoolowy sor. Kolekcja kaset, za którą pozdrawiam Stycha z Kozanowa, to nasz człowiek z Wrocławia. Na wojska słońce, co robić rano, kaseciak start, wieczorem to rano. Nie marnuj czasu, patrz z broker glasu. Hip hop okazał się wielką wygraną. Zaistniał wtedy wbrew jakiejkolwiek modzie. Tak jak nagrywki na południowym wschodzie. Jak na Berzie, bibojowe rzezie. Wódek z Witeziem, pamiętam to. Trzy litery, rap to jest moja gra. Stara szkoła to styl, który nadal trwa. Więc odpuść stres, wiesz kto tu jest? W-O-J-T-A-S. Trzy litery, rap to jest moja gra.
stara szkoła to styl, który nadal trwa. Więc odpuść stres, wiesz kto tu jest? Tak, pozdrawiamy wszystkich, grabka Ciapa, Berix, yo. Wojta, stary. Wszyscy. Brudne południe, człowiek. Pokój. 2004. Ej. DJ Tomasz. DJ Tomek z nami dzisiaj grał. Yo, pozdrówka. A powiedz, chłopaki, jak oceniacie na przykład ten hip-hop, który teraz wychodzi? Wiadomo, że wielu oldschoolowców jest trochę oburzonych na tą nową falę hip-hopu. Jak wy to odbieracie? Roger, kropka! Nie wypowiadam na ten temat. To jest takie, wiesz, dziwne. Znaczy dla mnie nie przeszkadza nic, kto tam sobie robi, jakie nagranie, kto czego słucha, nie? Ogólnie ja podchodzę do tego normalnie. Patrzę na to, obserwuję to, ale nie wypowiadam się jakoś, czy mi się to podoba, czy nie. Traktuję to obojętnie. Scena jest duża, także powinno teraz jest dużo zespołów. Bardzo dużo zespołów. Różne gatunki. Komuś się udało robić to w ten sposób. Ktoś chce robić to w taki sposób? Proszę bardzo. Nie robią tak, co? Dokładnie. Takie zdanie jak właśnie ostatnio tutaj w dyskusji, czy z Peją, czy z Sokołem. To Dex bardziej miał takie zdanie. Tak, takie zdanie, a z ich strony padały dużo ostrzejsze słowa, nie? Mhm. No ale ja też uważam, że jest miejsce na wszystko, szczególnie jeżeli jest na to popyt. No dokładnie, ja tak myślę przynajmniej. A na przykład jak wydacie wasze płyty na przykład i zobaczycie, że one się nie sprzedają, nie? A ktoś inny, kurczę, tutaj będzie, wiesz, jakiś młody tutaj wiracha, wleci na rynek z jakimiś dwoma singlami, wiesz, i sprzeda 6 razy więcej. Nie, no to już się zdarzyło. To nam było już przykro 5 lat temu. Wiesz, taka jest prawda. Nie, no taka jest prawda, więc wiesz, tyle przez ten cały okres, kiedy istnieje nasz zespół, powstało 200 zespołów albo 1000 zespołów hip-hopowych w Polsce i wiesz, więc my już jesteśmy po tym szoku, po szoku. Można powiedzieć. Ja dostałem właśnie prezent od naszego kolegi. Która kamera pokaże, jaki ja ładny prezent dostałem? Hej! O, widać? Własnoręcznie nam tutaj zrobił kolega. To trzeba gdzieś przywiesić, tu masz taśmę. Gdzieś przywieźć na gazetce. Erkiel. A ty coś wartasz też? Ja mam tutaj też prezencik dla was. Wujek. Hej, wujek. Prezent dla was. No, proszę. Tutaj jesteśmy jeszcze piękni i młodzi. Nie, no, jeszcze z łapu góry, ja spojrzenia takie mamy jeszcze, wiesz. O, jaki szczupły byłeś, Boria! RRX, RRX, Klan. Troszeczkę jest przykurzony ten plechacik, bo już ma trochę. A tu kto to jest? Kto tu stoi? To jest Hans, właśnie, to jest DJ Hans. To jest DJ Hans. Dobra, to ja też to gdzieś przywieszę. Albo Cygan, ty masz. Idź zamieć to gdzieś na ścianie. Nie, no ja nie wiem, gdzie my to w rameczki musimy oprawić. No wiadomo, że ten... Ale to ja wam zadam jeszcze inne pytanie, no bo chłopaki, jako że jesteście, można powiedzieć, że najdłużej, to jak przewidujecie w związku z tym, jaka jest teraz kondycja polskiego rapu i że straszny boom na to wszystko, co się będzie dalej działo, waszym zdaniem? Nie, my nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Wy sobie nagrywacie rap i pewnie będziecie nagrywać. Będziemy robić dalej to, co robimy, to, co czujemy. Ale to ich zapytamy, bo coś czuję, że tutaj oni to mają inne zdanie. Tak, ale chciałem powiedzieć coś ważnego, że Wojtas wydaje teraz płytę, ja wydaję teraz płytę. Kiedyś, kilka lat temu, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić wspólną płytę, Wojtas Borikson. I właśnie teraz przygotowujemy się, żeby zrobić tą płytę. Prawdopodobnie zaczniemy robić tą płytę. To będzie kolejna, tak jakby płyta Wzgórza Japaczy, tylko że będzie się nazywała Wojtas Borikson. Tak jak ty miałeś swoją solówkę, która też była kolejną częścią tak. P3, tak? Dokładnie. Rozumiem. Na takim patencie. Będziemy się żegnać. Może ogłoszenia duszpasterskie, szefie, jeszcze przecież. Chyba, że jeszcze chłopaki tam chcą coś powiedzieć a propos tej sytuacji właśnie i tego, no, jakie są ich prognozy. Bo... Słuchaj, ostatnio jestem bardzo przyjęty sytuacją w Iraku. A. Nie, no cóż, no, co mam powiedzieć? Słuchaj, ja myślę, że w tej chwili tylko w górę. W górę? My mamy jak zwykle ogłoszenie tutaj rapkanciapowe odnośnie imprez i różnych wydarzeń. Kończy się już niedługo Simplu z Team Hip Hop Jam. Jeszcze są 2 koncerty, 8 i 9 października. 8 w Olsztynie, 9 w Lublinie w Graffiti. Tam a w Olsztynie pewnie w Kominie, niech zgadnę. Tak. 600 V, FU, Włodi, Flexip. 15 w Katowicach w Megaklubie odbędzie się, co? A bitwa freestyle'owa, też się zapisałem na tą bitwę. Aha. Będzie tam też paru finalistów. Tak, Rufin, Dolar, Procente, Tetris. WBW, ale mam nadzieję, że też pojawi się pan duży P. Mam zamiar tam właśnie. Tomek ostatnio też był na imprezce w Rzeszowie i tam też uczestniczył we freestyle'owym konteście, więc co ja mam się obijać, jak... Tutaj musimy się udzielać, prawda? Kto się nie udziela, ten ginie. Jak chcecie zobaczyć mnie w akcji? A wy chłopaki freestylujecie? Nie, ja ostatnio nie freestyluję. Nie? Ale tak czasem. W Giszczycku też był fajny. Jak się nachlamy, to freestyluję. Ja tak pojadę szeroko.
Tak, ja już? Ostatnia rzecz to będzie w listopadzie, dokładnie 16, 17, 18 listopad Hip Hop Film Festival. Tam będą filmy amerykańskie związane z hip-hopem wyświetlane, będą jakieś prolekcje, dyskusje. DJ Zero, DJ Numer Raz będą się tam udzielać. Filmy, no takie jak Wildstar.